Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Zarku i dzisiaj zapraszam Was już na kolejne spotkanie z mapką Trwal w Minecrafcie. Dzisiaj kontynuujemy sobie zwiedzanie tej mapki i przygodę. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam Was do obejrzenia. Będziecie mieli tutaj adnotację na górze dodaną. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu. I zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnej części szeptanej przygody naszego Trwala, który idzie poszukać stacji badawczej w głąb jaskini. Mamy tutaj takie dość słabe uzbrojenie. Niestety żadnego mieczyka nam nie dali. No i co? Idziemy dalej w dalszą podróż. I chciałbym, żebyście wy też poszli ze mną w tą dalszą podróż. Żebyście usiedli sobie wygodnie. Żebyście się zrelaksowali przede wszystkim tym materiałem wideo. I żebyście znów poczuli radość. Radość, błogi spokój i relaks. To najważniejsze. Usiądźcie wygodnie. Załóżcie słuchawki i zaczynamy relaks po prostu. Więc idziemy dalej. Tu w tej skrzyni nic nie było. Tutaj mamy jakieś odnogi. O. Może tu ktoś będzie miał jakiegoś questa dla mnie. Niestety nic z tych rzeczy, a myślałem, no to cała taka rozbudowana tam kopalnia właśnie. O, ale my możemy ten szwil tu. Czy to będzie jakaś znajdźka? Ale byłoby fajnie, gdyby tak było. A może ja po prostu to już wyprzedziłem. Nasz kolega tutaj ten. Kurczę, no teraz mi mówicie takie rzeczy, że to nie jest z głodu. Uwaga, teren niezbadany. Świetnie, po prostu świetnie. O, coś tutaj jest. Ja nie wiem, co my idziemy w ogóle. Do tej kopalni mogę się wycofać. Może ktoś chciałby mi tutaj potowarzyszyć. Byłoby mi
Nie, nigdy. Może wy ze mną pójdziecie? No dobra, trudno, pójdę sam. Ale chyba nie było napisane, że to jest horror, jak pobierałem tę mapę. No, oby tak było, ponieważ... Oj, to nie będzie zbyt ASMR-owy odcinek. W innym wypadku się boję jakichś dźwięków, które tu mogą... Kurka, ładna, wiedziałem, że coś tu jest. Kto by się spodziewał? Tylko, że ja nie mam nawet miecza tutaj. I zaraz mi się skończy siekiera. Jest to bardzo niedobrze. Tam nie było żadnego miecza, prawda? A tam kolega nie chciał. Chyba mi sprzedać miecz, czy coś może innego jeszcze ma do sprzedania. Zobaczymy, no bo przydałby się jednak ten miecz. Oczywiście mogę sobie go dość niedozwolonym sposobem. Nie, on tylko ma jedną rzecz. Józef, może ty, Józef, coś masz do sprzedania? Nie ma. W skrzyni już nic tam nie było. Ajajajajajaj. Nie, niedobrze, niedobrze. Też myślałem, że coś tu będzie. Nasiona mi to są w ogóle do niczego niepotrzebne tu. Więc je zostawię, tak samo żwir. Ej, no przed chwilą zjadłem. I nadal nic, dobra, trudno. W razie potrzeby to po prostu... Czy to się tu spawn point? No, mam nadzieję, że się ten spawn point ustawił. W razie potrzeby po prostu oho, słychać tutaj te dziwne dźwięki. A ja to wiem, że zaraz jakiś wyglądali jak górnicy, ale muszę się dowiedzieć, co to chodzi. Co jest? Ja się nagle przeniosłem gdzieś. Aha, tam nie mogę wejść, dobra. Jeszcze lepiej, tak. No i tam oślepienie. Zaraz to mnie zabije po prostu coś. Ja to wiem. Może tam sobie ustawię spawn pointa jednak. Teraz to jestem gdzieś... Nie wiadomo gdzie. To było tu, tak, dobra. Teraz tutaj sobie ustawię spawn pointa. Wolę mieć tego spawn pointa, wiecie. Ponieważ zrobiło się z miłej mapki jakiś horror. Masakryczny horror. Nie spodziewałem się tego, no. Miało nie być tak strasznie. Powiedzcie mi... No łatwy niby mam. No łatwy, ja ledwo sobie dałem radę z tymi łobuzami. Nie no, zaraz mi coś tu wyskoczy. Spodziewam się tego. A czemu ciągle? Pochodnie mi nic nie dają. Sobie wezmę to. No to nieźle. To fajna mapka. Ale ja chyba za jakiś
mieczyk tutaj załatwię, bo w innym wypadku to ja zaraz tutaj umarnę se. A tu coś mamy. Ja nie mogę tam pójść. Nie, nie mogę. Super, zaraz coś kolejnego wyskoczy. Kto? Znowu oni. Jest więcej, ich więcej. Co jest? Dlaczego ja nie mogę? Ludzie, co jest? No, totalnie nic nie mogłem zrobić. Nie wiem dlaczego. W ogóle nie działa mi siekiera. W ogóle jej nie mam. Ale mi nie bije tą siekierą. Co jest? No znowu jakiś bug. Bardzo mi się to nie podoba. To wszystko co tu się dzieje. Dobra, uciekam dalej, nie wiem. Ani siekierą, ani kilofen nie mogę bić. Aha, jeszcze ich więcej, dajcie, dajcie ich więcej. A ja się cofam, czy jak idę, bo ja już nie wiem, gdzie ja idę. Powiem wam. Ja tu już byłem, tak. Chciałem tak latać dookoła. Chyba tam muszę iść, patrzcie, tam się coś... O, całe szczęście. Może po prostu tak to było zrobione, że musiałem uciec przed nimi. Dlaczego to jedzenie tak szybko schodzi, ludzie? Nie mam pojęcia. Wow. Niezłe. Tylko no, przerażające. Rozdział trzeci, stacja badawcza. Tylko w którą stronę ja mam iść w tą. Dobra. No nie było tak źle, powiem wam, ale jednak. O, tu coś jest. Czyżby tu. Kurde, i czy ja tu powinienem pójść, czy jednak pójść powinienem tutaj. Aha, no dobra, czyli dobrze poszedłem. Okej. Okay. To zaraz się okaże, że zaraz jest jakiś ziomeczek tu. Jakiś potwór tutaj wyjdzie i tyle z tego będzie. Tylko, że to jedzenie tak mi strasznie schodzi szybko. Ale może do końca. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś dywan perski na podłodze. Też coś jest, ale tu nie wejdę. O, klucz muszę znaleźć. Dobra, fajnie. Świetnie, może ja tutaj już sobie spawn pointa ustawię, żeby nie było. A nie przeczytałem w zasadach, czy można spawn pointy ustawiać, czy nie. Kurde. A tu wiem, że zaraz tu jakiś ziomeczek wyskoczy, jak nic. Też nie ma żadnego klucza. To tędy muszę iść w takim razie. Ale się pozbędziemy niektórych rzeczy. A dźwignia, no to chyba powinienem ją móc wsiąść. Ale widzę, że nie mogę. Nie chcę lej. Chcę tą dźwignię wziąć. Chyba, że nie da się tego wziąć. Chociaż to wygląda tak, jakby się dało. A niestety żadnym sposobem nie mogę tego wziąć, chyba, że tak. Nie, no dobra. Takim razem, oto toaleta jest, tak. No właśnie. Tutaj nie ma czegoś takiego, czyli... To musi być tam.
wnętrz i cię zaraz wyskoczy jakiś pan. Jakieś potwory i tak dalej. No oczywiście jakby to było. To jest ta chłodnia, czy co? Nie, to nie jest chłodnia. Czyli to musi być tu, tak? Nie, to też nie tu. Dobra, co możemy tu zrobić? Można kłaść na kamień. Okej. Aha, tu jest. No się boję, co tu może być. Dobra. Geranimo. No to fajne mięso. Do wentylacji mam się dostać, jak? Mam się dostać do tej wentylacji. Tak, co ja miałem tu zrobić w ogóle? Nie mam pojęcia. A tam, dobra, ale tak patrz. Wow. Świetna sprawa. A niestety tutaj spadłem. Finta, okej. Oprócz windy, co tutaj jest? O niech to Dunder świśnie, no. To było tutaj. No, a ja tutaj genialnie to zrobiłem, no. Pięknie. Normalnie. Poziom ekspert, po co ja tu wchodziłem? To oczywiście tylko taki mięsny easter egg był. I teraz... dalej, no nie wiem, tu będą zaraz potworasy jakieś, oczywiście tradycyjnie spawn point, bo ja tu wiem, że zaraz ktoś mi wyskoczy, o nawet nie, to jakiś cud, aha, tutaj jest kolejna jakaś dźwignia do położenia, no dobra, 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 czyli lecimy windą na dół. Przerażające trochę. To miała być spokojna mapeczka. Myślałem, że taka wys... A, bo ja na dół pojechałem. Bo tu dół i góra, dobra. No to to mi się nie podoba. No to obiekt pierwszy. Obiekt drugi. O, tam jakiś koniec. No w ogóle jeszcze żyją. Zobaczymy, co tu jest. Przebieg badań. Zaraz przeczytamy. O, nie mam pojęcia, co to za bloki. Konik po prostu. Dobra, przeczytajmy. Dostaliśmy rozkaz od szefa, aby przeprowadzić badania nad nową substancją, która ma niby dawać stworzeniu nieśmiertelność. Osobiście jako naukowiec nie wierzę w takie rzeczy. Lub musi być w tym jakiś haczyk. No okej, czyli będą tworzyć zombie koniom. Ewidentnie. No. Proszę mnie tu nie denerwować. A mam. Tylko, że tym to ja raczej nic nie odkopię. Możemy zostawić, co nie? Te wszystkie rzeczy. Co my tu mamy? Gdy wstrzyknęliśmy substancję nazwaną łownie SNDS, substancję nieśmiertelności do sprawdzenia. Nie wiem, kto to wymyślił, ale cóż, z szefem się nie dyskutuje. Komórki naszego króliczka doświadczalnego zaczęły pomierać następnego dnia, gdy chcieliśmy pozbyć się zwłok zwierzęcia. Ono miało zielone zabarwienie skóry i żyło. Nie do końca wiedzieliśmy, jak to wytłumaczyć, ale było zauważane, że zwierzę miało dziwne zachowanie niespotykane wcześniej, na przykład agresję. No to, no właśnie, stworzyliście chyba konia zombie. A ja nie wejdę przez te drzwi, to jest mój największy. Tutaj. A ja wiem, że tu będzie jakiś
Przydal jeden. Mydło w płynie. I szmatka. No super. Do czego mi to będzie potrzebne? Ale co tam? Wezmę sobie mydło. Patyk też sobie wezmę. I szmatkę też. A co tam? Co my mamy tu? Tu łopata, która może bruk wykopywać. Nieźle. To jest ta łopata. Ta. Ale widać nie może. Tylko tamten widzę, że może. Albo tamto to może nie był bruk, tylko jakiś andrecyt. Czy to... Ojejku, jejku, ja to zajmie czasu. To wymyślił, żeby łopatą to robić. Ludzie. Błagam. Kurde. Dobra. Obiekt trzeci. Już się boję. No. Villager. No to świetnie. Nawet nie zdążyłem przeczytać, o co chodzi. Hej ty, nie wyglądasz jak jeden z tych naukowców, szybko wyciągnij mnie, nie mogę tu siedzieć. Ani chwili dłużej. Dobra, dobra, uspokój, zaraz cię stąd wyciągnę, nie mogę czekać ani chwili dłużej. On zawsze może. No i piękniej znikł i zaraz będziemy musieli... się z nim bawić tutaj. Może ja naprawdę wezmę jakiś mieczyk sobie za... Szczytuję, ponieważ no nie chcę tutaj, żeby ta rozkrywka przebiegała jakoś tak w sposób taki niefajny. Poprzednie testy na koniu uznano za sukces, jednak ja nie widzę w tym nic dobrego. Uznano, że koń tak zareagował na substancje ze względu na inną strukturę ciała niż u człowieka. Tutaj się jakiś choklik ortograficzny wdał. Jednak ja mam coś do tego. Ja mam co do tego złe przeczucia. Następne badania kazano nam zrobić naszym człowieku. Ja, jak i zarówno mój kolega, uważaliśmy to za niehumanitarne, kiedy Adam, ten kolega, pokazał swój sprzeciw wobec tego eksperymentu. Nigdy go już nie użyłem. Oraz zabroniono całemu personelowi oprócz kilku do tego upoważnionych osób wchodzić do obiektu 4. Nikt z zewnątrz nie wie dlaczego, ale każdy boi się zapytać ze względu na to, co się stało z Adamem. Ostatecznie podjąłem się badań nad obiektem 3, ale starałem się opóźniać wynik jak najbardziej. Super, super. Dzięki tobie właśnie muszę się zmagać tutaj z potworem, który zaraz jest obiekt. Tutaj będzie trzeba jakiś tych... Najpierw... Gdzie jest ten potwór? Bo ja wiem, gdzie, że gdzieś tutaj jesteś. Ja to wiem. O, komputer. Myszka. Miałem wszystko zbierać, tak? Tak było w piśmie napisane. Klucz. Blok diamentu. O, dobra. To wiem, gdzie to jest. Przyda się. Przyda się. Przyda się jak najbardziej. Po raporcie wszystkich moich naukowców prowadząc badania nad SNDS stwierdzę, że substancja wymaga mocnych poprawek lub natychmiastowego usunięcia. Zagraża to życiu człowieka, który zażył tej substancji, jak i zagraża jego środowisku. Na aktualną chwilę przerywam wszelkie badania, w szczególności nad obiektem 4. Oczekuję jak najszybciej na dalsze informacje. Podpisano V-mark. A ja w tym miejscu ustawię spawn pointa. To było do diamentu. Tak, to było do diamentu. A gdzie jest ta dźwignia? Tu do diamentu, czyli wiemy, gdzie to jest. A ja się teraz cykam. Bo ja wiem, że zaraz tu ktoś wyskoczy mi w windzie na przykład. Znaczy można jeszcze
dobra, ja wiem, gdzie to jest, bo tam jest, gdzie był ten blok diamentu. Wiem, a zaraz tu będzie mi... Dobra, czyli możemy tylko w dwie... Gdzie był ten blok diamentu, bo nie pamiętam. To też mogę wykopać szczerze. No może coś być. Znaczy mogę postawić gdzieś. Nie, nie mogę. Kopiemy, kopiemy sobie, kopiemy. Oj, nie spodziewałem się, że to będzie taki horror. Naprawdę. Myślałem, że to taka lekka, fajna mapeczka. Tutaj znajdźkę mam. Fajnie. Więc trochę strasznie. To mógłbym się tego pozbyć. Nie wiem, po co mi to w ogóle. O, biorę siekierę. Zaraz tu pędź. No tak, jeszcze mi parkura dajcie. Ja i parkour to jest. No i gdzie ja mam skoczyć? Tutaj, dobra. Boże, parkoura mi jeszcze dali. Czy wy to widzicie? I to jaki duży to jest parkour. Ja jako totalnie niedoświadczony. Boję tam spaść w ogóle, co tam jest. Jakaś otchłań. Lepiej nie. Jako totalnie niedoświadczony gracz Minecrafta w tego typu rzeczach każą mi jeszcze skakać. Plus jeszcze nie ma szans, żebym skoczył. Przynajmniej nie nagrywając odcinek, ponieważ no nigdy na takie drabinki nie skakałem, więc muszę, dobrze, tam nie spadł. Dobrze, ustawimy sobie spawn point tam najwyżej. Chciałbym to przejść, naprawdę. Ale nie mam pojęcia, czy uda mi się. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak widzicie, trochę zbyt mam te ruchy. Zbyt mam te ruchy takie. A w ogóle jak się to jabłko zje, to nic, zaraz będzie głód. Może jakbym mydło zjadł, by było lepiej. No żartuję, dobra. Dobra, nie będę jeszcze je. Wcześniej mi dobrze szło. Nie ma co tego oglądać, ponieważ to jest materiał ASMR, więc... Więc niestety bardzo, bardzo bym chciał przejść to. Powiem wam. Naprawdę. Ale jednak może to być niezbyt możliwe. Najprawdopodobniej muszę skoczyć. Gdzie? Teraz pytanie. Może nie na te drabinki, a tu. Aha, dobra. A ja na te drabinki skakuję. Nieważne, naprawdę nieważne. A, tu możemy wejść w tą wnękę. Chciałem na tą drabinkę skoczyć, wiecie. Okej, dobra. Są jakieś wnęce, całe szczęście, tylko że teraz to ja nie wiem, jak ja mam skoczyć. No pięknie.
Jestem tutaj. Świetnie mi idzie na Nie idzie mi świetnie jednak. Jednak mi świetnie tak nie poszło. Jak mi się wydawało. Dobra. Jest dobrze. Gdzie tu teraz? Na tę drabinkę. Okej, dobrze. Oj kurde, teraz wymyślili sobie drabinki, tak? No i amen. Mogłem tam dać... się to jakoś przejść i do was wrócę za chwilę. Niestety parkour w połowie mnie pokonał i musiałem tutaj dolecieć. Naprawdę. Znaczy do połowy udało mi się, ale już potem widzę ile tego jeszcze jest i że mi bardzo, bardzo kiepsko idzie, więc niestety musiałem to zrobić. No świetnie, po prostu wspaniale. No nieważne. Mamy notatnik Adama. I w tym miejscu ja się z wami pożegnam po tym parkurze. Ponieważ już dosyć późna minuta odcinka, a Dawid tutaj jest jakiś. A przepraszam, a który to miał być ten? Darek, a jest to Darek. Bo od Darka mieliśmy przecież pieniądze zakozić. Bo barman nas prosił. Dobra, mamy raporty jakieś, coś tam tutaj wszędzie. Więc zobaczymy, to raczej. W każdym coś będzie takiego, tego typu. O, pięknie. Blok szmaragdu. Mamy tutaj te notatki. Sporo tych notatek. Przeczytajmy, w tym tygodniu zaczyna się moja kolejna praca w stacji. Jutro zaczynam badania nad obiektem 3. Wraz z moim kolegą dowiedzieliśmy się, co to mają być za badania. Ja się sprzeciwiłem. Nie miałem zamiaru w czymś takim uczestniczyć, ale zmusili mnie. Ogólnie wyszło jeszcze gorzej. To ja zostałem nowym obiektem 4. No pięknie. Ciekawi mnie, co napiszą w raportach. Zakładam, że coś w stylu dobrowolnie się zgłosił albo był więzień. Nie wiem, wiem jedno. To jest moja ostatnia notatka. Już tu nie wrócę. Ajajaj. Patrzcie, jak potraktowali tamtego kolegę. To, co tu się dzieje, jest chore. Od kiedy Adam został obiektem 4, dzieją się dziwne rzeczy. Zaznacza, zazwyczaj nie pisze osobistych notatek, ale nie jestem nawet pewien, czy wyjdę stąd żywy. Adam, o ile można tak go jeszcze nazywać, zachowuje się bardzo agresywnie. Okazało się, że przy kontakcie z zarażonym sam możesz się nim stać, dlatego jest zagrożenie apokalipsy. No pięknie, jeszcze zombie mi tu brakowało w tej grze. Na taki wypadek zaczęliśmy budować zabezpieczenie na wypadek, gdyby najbliższe miasto padło ofiarą infekcji. O. Świetnie. Jak zwykle nieodpowiedzialne badania. I tak to jest, dobra. Tu byliśmy u Edwarda, czy nie byliśmy? Nie. Są jakieś notatki, bardzo dużo notatek. W związku z wynikami, jaki problem dotyczy mi nasz, co będą zaprzestanie produkcji, zapewnienie bezpieczeństwa ludziom w pobliżu, jak i o utrzymanie tutejszych badań w tajemnicy. Taka mała próbka niesłyszalnych szeptów była. Dobra, Wojciech, Edward, Marcin,
godzina jest ciemno, co mi się bardzo nie podoba. Jest zablokowana skrzynia. Może być coś ciekawego w niej. No, powiem wam, sporych rozmiarów to jest mapka. Nie mam pojęcia, ile ona ma poziomów, rozdziałów i tak dalej. Adam, nie możemy wejść do Adama, ale możemy wejść do butelka wody. A butelka wody nam niepotrzebna. No dobra, może coś, jak już jest, to mieliśmy zbierać wszystko. Mamy chlebek, zgniłego mięsa nie będę zbierał, bo mi totalnie nie jest potrzebne. Dobra. Tu jest ten zakichany parkour. Aha. Nie, błagam. Nie róbcie mi tego. Jezus Maria, teraz to się już wystraszyłem. Spawn point tu ustawię. To nie wygląda zbyt dobrze. Do góry. Może na dół też można, nie wiem. Już teraz to już nic nie wiem. No, nie spodziewałem się, że to będzie taka długa mapka. O, tutaj kolejna rzecz jakaś. Serwerownia. To już trzeba będzie jakoś się dostać. No, nie spodziewałem się, że ta mapka jest taka długa. Szczerze powiedziawszy. Tam co jest? To tylko chleby są. Jest. O, klucz do... O, złote jabłko. No to źle. To oznacza... coś bardzo złego. Tarcza. Wy to widzicie, tarcze. Czy wy to widzicie? Chyba będę musiał sobie skombinować. Wiecie co? Znajdźkę. Będę musiał sobie ten miecz jednak szczytować chyba. Bo zapowiada się z... bardzo strasznie. Co my tu mamy? Coś daje, nie? Światła. To jest super. Drzwi. Jezus Maria. Nie wiem, co to było. Spawn point oczywiście. Udało się jakoś przeżyć, ale powiem wam, no z opisu nie wynikało, że ta mapa to jest po prostu jakiś horror. To miał być adventure map, no. No i wyszło jak wyszło. No niestety nie wiem, czy to jest idealna mapa na relaksujące spotkanie ASMR, ale to może być takie spotkanie z dreszczykiem też. Z dreszczykiem. Jeszcze szeptane to już w ogóle dodaje większego dreszczyku. Więc teraz nie wiem, co się stanie, ale my tutaj chyba musimy pociągnąć za tą dźwignię. Jesteście gotowi, bo ja nie. No trudno. Zaczynamy. Jaka głupica. To jest genialny plan, wysadzić miasto, moje miasto w powietrze. Nie, no, no, no
myślałeś, co ja mam teraz zrobić? Ryzykuj swoim wykonaniem. No i teraz wybierzcie, co wy chcecie. Wysadzamy miasto, czy ryzykujemy zainfekowanie miasta? A co tam, wysadźmy miasto. Odliczanie do wybuchu. 1, 2, 3. No i koniec. Ukończyliśmy mapkę. A jakbyśmy wzięli 8 znajdziek. No jakim cudem jest 8 znajdziek? To niemożliwe. Jakim cudem nagrywam kolejną mapkę i za chwilę już jest koniec. Ale chciałbym się cofnąć, 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 cofnąć do... Przepraszam, tutaj muszę rozbić. Chciałbym się cofnąć do tego miejsca, gdzie jest to całe miasto. I ciekawe, czy się da zmienić to, żeby zainfekowanie zaryzykować, ponieważ nie chciałbym zobaczyć drugie zakończenie tak jakby. Dlatego postaram się za chwilę tam dostać i zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe. I czy ja w ogóle właśnie w jakiś sposób mogę tam się dostać. Zobaczmy to. Zobaczmy, jak tu dużo budowania było tej mapki. Naprawdę, no coś niesamowitego. Ile ten człowiek musiał poświęcić czasu. O, zobaczcie, to chyba tam, tak. To było tamto miejsce, więc nie mam pojęcia, czy uda mi się drugi raz tam dostać. Znaczy, dostać to tak, ale czy będę mógł... Aha, chyba tu się nic już nie wydarza. Trochę żałuję, że nie wybrałem drugiej opcji. Ale... Czy jakbym wybrał drugą opcję, to by się jakoś inaczej to skończyło? Nie mam pojęcia, ale wiecie, co możecie zrobić. Możecie na przykład... O, dobra, chyba nam się uda zobaczyć, co będzie, jak klikniemy drugą opcję, więc spróbujmy. Okej. Jaki blok umieszczono? No właśnie, nie wiem, czy teraz to się... dobrze zrobiło, czy nie. Teraz pytanko. No, tak jakby to wysadzenie... całego miasta było po prostu... no zakończeniem, czyli w sumie chyba też mogliśmy to zrobić. Ja chyba powiem wam, że nie można umieścić bloku, ale jaki blok umieszczono, bo jest pytanie. Nie mam pojęcia, jaki blok umieszczono. Nie wiem, możemy się tutaj cofnąć, zobaczyć, o jaki blok chodzi. Dobra, na górę mogę przejść, nic nie mogę już zrobić. Czyli to jest już ostateczny level. Nie można się cofnąć. Kurczę, żałuję trochę, że nie udało mi się tej drugiej opcji odpalić. Jak widzę.
może znajdę na YouTubie, jak wygląda drugie zakończenie, bo jak widzicie, no niestety nie poznamy drugiego zakończenia. Wycaciliśmy miasto, no i skończyliśmy mapę. I na tym się ta piękna mapa kończy. Ja zmienię sobie na game mode 1, czyli kreatywny. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda ta mapa. Ogólnie przyznam wam się, że ten fragment nagrywam jako oddzielny film, bo się totalnie nie spodziewałem, że wystarczy jeden ruch, jedna dźwignia, żeby po prostu się okazało. O, widzicie, tu jest ta nasza kopalnia. I te inne poziomy, mega, mega to wszystko wygląda. Zobaczcie, ile bloków. Totalnie się nie spodziewałem, kontynuując moją myśl, że wystarczy jedno pociągnięcie dźwigni do zakończenia mapki, naprawdę. Dlatego po prostu, no, nie spodziewałem się, dlatego to miał powstać trzeci odcinek z tej mapki, ale jak widać, mapka tylko na dwa odcinki, była super mapka. Postraszyłem się trochę, przestraszyłem się w kilku momentach. Pierwsza część, czyli ta w mieście, była taka spokojna, fajna, na chillku, super zadania, w ogóle jakby to były dwie oddzielne mapki. Potem jak weszliśmy do kopalni, to po prostu zaczął się horror, więc tak jak dwie różne mapki, ale to fajnie, taka różnorodność. Bardzo mi się mapka podobała. Zaskakujące zakończenie, że to już po prostu się skończyło i tyle. Jestem ciekaw, jak wygląda to drugie zakończenie. Może poszukam sobie na YouTubie. Wam też radzę poszukać album. Ja mam jeszcze lepszy pomysł, żebyście po prostu sami odkryli to zakończenie. Możecie pobrać tą oto mapkę, którą ja tutaj ogrywałem na naszych odcinkach ASMR i sami zobaczyć, jak wygląda na własne oczy to drugie zakończenie. No co mogę powiedzieć? Super mapka, super przygoda. Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się ją nagrać, tą mapkę, więc bardzo, bardzo fajnie. Na tradycyjnie ten krótki urywek dołączę do poprzedniego odcinka. Więc wiecie, że to miał być trzeci odcinek, a wyszło zabawnie, ponieważ wyszedł. No właśnie, nie wyszedł ten trzeci odcinek z tej mapki, ale mapka była super. Naprawdę była spora, sporych rozmiarów i sporej długości, ponieważ na dwa spore, długie odcinki starczyło kontentu i tak dalej. I druga część była zdecydowanie bardziej tajemnicza tej mapki i bardziej taka lepsza i taka, no przerażająca jak dla mnie. Miecz. Jakiś miecz, dobra. A no bo on miał nam coś chyba. Nie, już nie pamiętam, co to było. Powiem wam, tak czy inaczej, no druga część mapki zdecydowanie lepsza, więcej akcji i dreszczyku emocji. Rozumiem, że ten zombiak, który uciekł, to jest właśnie ten eksperyment, tak? Przepraszam, jak było przed chwilą słychać jakieś dźwięki, ale niechcący to dotknąłem mikrofonu. Tak czy inaczej, rozumiem, że ten zombiak, który uciekł, to jest po prostu ten obiekt, to
z tego co pamiętam. Jeśli źle pamiętam, to wybaczcie, ale dogrywam, znaczy ten odcinek trzeci po jakimś czasie dopiero nagrywam, a się okazało, że będzie dołączony do poprzedniego. Także taka zabawna historia. No mogłem tą dźwignię w poprzednim odcinku już uruchomić, no ale niestety wyszło jak wyszło. Tutaj mamy tą kopalnię. Mapa super, podoba mi się tak samo jak poprzednia mapa, czyli co ja tutaj robię. Też fajna mapka. Więc ja jak najbardziej jestem fanem tej mapki i fanem kolejnych produkcji tego twórcy, jeśli takowe w ogóle jeszcze są, jeśli takowe powstały. Muszę się przyjrzeć jeszcze bardziej całej stronie minecraftmapy.pl, bo jest ich naprawdę sporo tych map i już znalazłem kolejną mapkę do nagrania, która zapowiada się też ciekawie, więc czekajcie na nią. A ja tu w takim miłych okolicznościach się z wami chciałbym pożegnać i podziękować wam za wspólnie spędzony czas na tej mapce i po prostu życzyć wam przyjemnej nocy, słodkich snów, a jeżeli nie idziecie spać, to dalszego cudownego relaksu, ponieważ należy wam się chwila odpoczynku każdego dnia, każdemu, chociaż chwilka odpoczynku się należy każdego dnia. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną i razem wspólnie przeszliśmy tę mapkę, więc dla was też należą się ogromne gratulacje za to, że się udało. Dziękuję wam i do usłyszenia do kolejnych produkcji z mapek przygotowych, ale też z survivalu i innych gameplayów ASMR na moim kanale. Życzę dobrej nocy, słodkich snów i relaksujcie się mocno. Do zobaczenia. Pa, pa.